to był Kazimierz Romański. Generalnie to jest rys historyczny romański, ponieważ o samym Kazimierzu Romańskim, ostatnim dziedzicu Kozaków, naprawdę niewiele mieliśmy informacji. I przed wielu laty, zupełnie przypadkiem, ponieważ sprzedaję różne rzeczy staroci na Allegro, kupił ode mnie jakąś tam starość pan Jacek Dziobek Romański. Teraz pisząc tą książkę, czy zbierając materiały na temat Kozaków, skontaktowałem się z nim ponownie. Okazało się, że on jest wprawdzie nie z tych romańskich, ponieważ on, jak to napisał, był z nieprawego łoża, tam jego dziadek, ale to była linia, która się łączyła z tymi romańskimi z Kozaków. Zaproponował, ponieważ on jest doktorem prawa na Kulu, wtedy był, jak w tamtym roku, bo teraz już pracuje gdzieś indziej. Zaproponowałem, żeby napisał. On napisał taki rys historyczny dotyczący romańskich z Łuki, czyli wioski sąsiadującej z Kozakami. Plus znalazł trochę informacji właśnie o Kazimierzu Romańskim, czyli fundatorze też kościoła, ponieważ on pomagał przy wyposażaniu na przykład kościoła na Kozakach. Współfinansował Dom Ludowy, także też taka postać. Później przez całą wojnę ukrywał się też na Kozakach. On ułan kawalerii polskiej, odznaczony krzyżem Virtuti Militari za wojnę, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, za to, że praktycznie z małym oddziałem wziął do niewoli ponad 100-osobowy oddział Sowietów, ponieważ swoją szarżą ich tak przestraszył, że się poddali. Dostał za to Virtuti Militari. No i w czasie wojny, czyli w 1939 szukany przez NKWD usilnie, od 1941 roku szukany z kolei przez Gestapo, przez Niemców. Ukrywał się przez cały czas na Kozakach, trochę u księdza Krala, trochę wiemy, że był u Czernieckich, chyba u Franciszka Czernieckiego częściowo był. Także mamy takie ślady, które no, możemy w jakiś sposób umiejscowić, gdzie wtedy był. W 1945 roku wyjechał i ślad się urywa w tym momencie, na razie nie trafiliśmy. Wiemy tylko to, że ta opowieść zresztą się na tym kończy, opowieść o Romańskich. Wiemy, że w 1945 jak wyjechał tutaj, komuniści no niestety też nie witali go na pewno z radością, ponieważ ciągnęła się za nim właśnie ta sława tego kawalerzysty, bohatera orderu Virtuti Militari przedwojennego ułana. I tutaj wiemy, że pracował w Stadninie gdzieś na ziemiach zachodnich, ponieważ on koniarz i ułan, no na tym się znał. Ale jakie były dalsze jego losy, pan Jacek Dziobek Romański niestety no, nie znalazł. Kazimierz Romański był kawalerem, także no, nie pozostawił po sobie potomka. Ta ciągłość rodu jakby zniknęła. Jedyne zdjęcie, jakie mamy, tutaj jest pani zasługa, pani Marii Panczyszyn, która tutaj siedzi. Jedyne zachowane praktycznie zdjęcie po prawej stronie jest Kazimierz Romański. To jest zdjęcie z 1937 roku. Po lewej stronie jest jego siostra i w środku jest Maciek. Znany z różnych opowieści śmiesznych, ponieważ on przed wojną bywał na Kozakach. Siostra Kazimierza Romańskiego wyszła za takiego bogatego szlachcica polskiego, to był ród Wężyków, bardzo bogaty, ale niestety mąż Romańskiej, czyli Wężyk po mężu, niestety był hazardzistą i pijakiem. Ona się wyprowadziła z Łodzi, no, urodziła mu jednego syna. Wyprowadziła się z Łodzi i mieszkała później w Puchowie, to jest wioska kilka kilometrów od Kozaków. Miała podobno pałac taki w stylu kaukaskim, z takimi kolumnadami. Nic nie wiemy później, co się dalej z nią działo. Wiemy, że potomkowie Wężyków żyją, dwie rodziny jeszcze. Dwie rodziny, potomkowie właśnie tego Macieja, którego tu widzimy na zdjęciach. Ale o Kazimierzu Romańskim, czyli o tej postaci,